Dzień dobry, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Nadwiślan Góra, Zagłębie Sosnowiec, wynik 1-3. Spotkanie oglądało 700 widzów. Mógłbym rozpocząć, zakończyć słowami, bardzo się cieszę. A dlaczego? To teraz spróbuję to rozwinąć. Aby to miało jakikolwiek sens, to muszę rozpocząć od pierwszego dnia tego mikrocyklu, w którym usiedliśmy w szatni, powiedzmy sobie, że zmieniamy bardzo dużo. I tak też się stało. Zmieniliśmy akcenty treningowe, zmieniliśmy podejście do pewnych rzeczy. W szatni dużo rzeczy żeśmy wyczyścili, w sensie takim wewnętrznym naszym. Motywacja zespołu była ogromna przed tym meczem, aby udowodnić, że nie jesteśmy jednak przypadkową drużyną. I tak wyglądał cały tydzień. Dzisiaj, mimo utraty bramki, bo ten mecz od początku było widać, że jeden, drugi zespół chce wygrać, kilka sytuacji, słupki gdzieś tam się pojawiły, bramkarze musieli się wykazać swoimi umiejętnościami, a więc jeżeli chodzi o widowisko, to myślę, że kibicom mecze, w których są stwarzane sytuacje, się podobają. A jeżeli padają cztery bramki, to tym bardziej. No więc nawet jakbyśmy tą bramkę stracili, wierzyłem, bym wręcz, może nie święcie przekonany, ale bardzo wierzyłem w to, że jesteśmy w stanie losy tego meczu odwrócić i ten mecz wygrać. Do końca pierwszej połowy gdzieś ta nasza, wydaje mi się, przewaga rosła. Trudno mi to oceniać na gorąco, ale tak przynajmniej się wydaje, bo stworzyliśmy kilka sytuacji w końcowej fazie pierwszej połowy. W drugiej połowie poszliśmy za ciosem, udało się te dwie bramki strzelić, ale nie wolno tutaj zapomnieć o przeciwniku, który też postawił bardzo trudne warunki. I tu powiedziałem Adamowi w korytarzu, że nie wiem, czy cię to pocieszy, ale to był bardzo trudny mecz, mimo naszej dyspozycji, mimo naszych ogromnych chęci. Mecz stwarzał nam naprawdę duży problem, jeżeli chodzi o utrzymanie tego wyniku tak do końca. Więc trzymam kciuki za Adama, bo w trudnych warunkach, grając podwójne baraże, grając mnóstwo meczów, udało mu się awans wywalczyć i w krótkim czasie musiał zespół przygotować do bojów w dużo silniejszej drugiej lidze niż poprzednia była. A więc trzymam kciuki za Adama i wierzę, że ten zespół, który dziś pokazał kawałek piłki, powalczy w kolejnych meczach o punkty i trzymam za niego kciuki. Tyle, dziękuję. No na pewno gratuluję tutaj Mirkowi, bo na pewno ważne punkty było to dla niego i dla zespołu Sosnowca. Uważam, jeżeli miałbym ocenić ten mecz, to pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę, naprawdę nieźle, ale podcięła nam skrzydła ta bramka kuriozum, bo uważam, że w drugiej lidze nie powinno się takich bramek tracić. Podcięła nam trochę skrzydła, druga połowa słabsza w naszym wykonaniu, znowu strata bramki po stałym fragmencie gry. No jest takim zespołem jak Zagłębie Sosnowiec, niestety to wpływa na wynik i uważam, że na pewno nie zagraliśmy źle, ale to było za mało na zespół Sosnowca. Dziękuję. Dwa tygodnie temu mówiono o Dudku, że łazi po boisku. Dzisiaj mówimy o nim, że on decyduje o grze tego zespołu. Po to został sprowadzony, aby tak było. On potrzebuje czasu również, żeby się zaklimatyzować, motorycznie dojść do siebie, doszedł do nas w końcowej fazie okresu przygrywawczego. Tak naprawdę on się wdrażał w grę poprzez mecze mistrzowskie i tak też to między innymi wyglądało, że jego forma sportowa na pewno ma ogromny wpływ na to, co się na tym boisku dzieje. I tu zgodzę się. Natomiast ja nie zapominam o tym chłopaku, ale nie będę publicznie chwalił indywidualnie, bo cały zespół ciężko pracował łącznie z ludźmi, bo myśmy dzisiaj przyjęli całą kadrą na mecz. Byli wszyscy na meczu, łącznie z zawodnikiem numer 19, 20, 21 do 23. Wszyscy byli, cieszyli się, są z nami, bo każdy z nich jest ważny i każdy z nich ma wpływ na to, co się dzieje w naszej drużynie. A więc Dudek tak, niech będzie, ale to sobie zostawiamy w szatni, a drużyna jest na pierwszym miejscu i tego nie zmienia.